Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To pierwszy odcinek z nowego serwera W40, który wystartował dzisiaj. No obecnie mamy tutaj 5 minut do północy, więc za chwilę standardowo pokażę wam, co się tutaj wydarzyło na tym serwerze, jak tutaj wygląda topka i tak dalej, i tak dalej. Ale jeszcze na wstępie, nagrywam ten odcinek troszeczkę w inny sposób, ponieważ nagrywam go bezpośrednio OBS-em. Co za tym idzie, nie obrabiam tutaj audio, bo mam w ogóle też nowy mikrofon, jakby ktoś pytał, jest to Novox NC1 Game. Tak jak mówię, nagrywam go w inny sposób i tutaj teraz prośba do was, abyście mi dali znać, czy wszystko jest w porządku. Czy w porządku jest muzyka w tle, czy w porządku są dźwięki z gry, które zaraz usłyszycie. No i oczywiście jakość dźwięku z mikrofonu, czy jest wszystko ok. Ja tutaj dawałem jakieś tam próbki nagraniowe swoim wspierającym na Discordzie i oni mi tam mówili, że wszystko jest ok w takich ustawieniach, jak właśnie teraz wy widzicie. Więc myślę, że będzie w porządku, no ale to mi tam, wiecie, też dajcie znać w komentarzach, czy jest wszystko dobrze, bo tak jak mówię, no nagrywam to i bezpośrednio wrzucam, bez żadnych obróbek i tak dalej. Zaoszczędzi mi to na pewno sporo czasu, a myślę, że też jest to takie jakby fajne, no bo takie, wiecie, żadnego montażu i tak dalej, wydaje mi się, że jest ok. Dobra, no jak widzicie, mamy tutaj pierwszy dzień, mamy dokładnie 4 minuty do północy. Gramy sobie wojownikiem na tym nowym serwerze, tak jak już wspominałem, W40. No i co, no nie udało nam się wbić dzisiaj 27 levela. To już jest chyba w ogóle standard, że ja, jeżeli chodzi o pierwsze dni serwerów, to jestem niezadowolony z siebie, ponieważ wiem, że mogłem tutaj lepiej zagrać, a tego nie zrobiłem. Czego tutaj nie zrobiłem tak naprawdę? No przede wszystkim nie zabiłem tego gremlina. Teraz mamy darmówkę, możemy tutaj spróbować, ale myślę, że raczej nic nam to nie da tak naprawdę, bo on nas tutaj nieźle leje, aczkolwiek, o, teraz to mu nawet 2000 HP tylko zabraliśmy, aczkolwiek wiem, że on na tym levelu jest bez problemu do obicia. Co za tym idzie, ja tutaj sobie ustawię, mam tutaj jedną osobę w ogóle jeszcze skopiowaną, to póki mam tutaj arenkę wolną, w sensie jest, czas się skończył po prostu, to sobie zaatakujemy, bo tutaj, o, dokładnie jeden itemek do klaserka mi wpadł. Więc tak jak mówię, no tego gremlina na pewno bez problemu możemy pokonać. Co za tym idzie, będę próbował to robić jutro po warcie, ponieważ ustawię sobie tą wartę na 10 godzin, tutaj dostaniemy sporo golda i z tego golda spróbujemy tam wydać na jakieś inne itemki, może w statystyki, i na pewno ten gremlin nam padnie. Co za tym idzie, zaczniemy sobie po prostu awkę i wszystko z 27 poziomu. No na pewno troszkę stracimy tego golda i tak dalej, ale no zrobiłem tutaj jako tak naprawdę jeden z niewielu trenera na 7, no chociaż tu widzę, że sporo osób ma, aczkolwiek no zrobiłem tego trenera na 7, chciałem dzisiaj 6-7 zrobić, zrobiłem tylko 5-7, ponieważ tego golda mi brakło. No i tak jak mówię, no brakło mi, jeżeli chodzi o tutaj wymianę itemków, aby tego gremlina, no i oczywiście o statystyki, bo w ogóle statystyki w postawach to mam strasznie słabe, aby tego gremlina właśnie pokonać, bo pokonanie tego gremlina dałoby mi właśnie ten 27 poziom. No ale trudno, tak jak mówiłem, tym wojownikiem będziemy sobie tutaj grać eko, więc no tak jak mówię, nie jest to... Nie napinamy się po prostu jakoś nie wiadomo jak. No tutaj, jeżeli chodzi o topkę, mamy 2 minuty do północy, więc wam chętnie pokażę. Jednej osobie udało się wbić, to o dziwo zwiadowcy. Prawie 31 poziom w ogóle. Więc no naprawdę ładnie tutaj poleciał, bo chyba ostatnio najwyższy poziom to był 29, jakoś tak. Natomiast teraz tutaj mamy, widzimy zwiadowcę 30, prawie 31. Mamy tutaj Berka 29. Tutaj jakiś Mag 28. Temu werkowi też niewiele brakuje tak naprawdę. No i co? No tutaj generalnie takie dosyć wysokie poziomy, 28, 29. No i mamy tutaj Actimela, który wojem wbił 28,5, więc to jest w ogóle naprawdę prawie 2 levele więcej ode mnie. To jest naprawdę w ogóle wow, Actimel tutaj gra z nami. On gra tylko wojownikiem, z tego co ja widzę, i gra tak naprawdę tylko na okrągłych serwerach międzynarodowych, więc tam W30, W35 i teraz właśnie W40. Także no to naprawdę wow, to co on poczynił tutaj na tym wojowniku, to jest naprawdę duże osiągnięcie. No i co, tutaj mamy, tak jak widzicie, te levele, generalnie ci wojownicy tutaj powbijali 27, takie początki, no ten ma pół, ten ma początek, ten ma jeszcze w ogóle 26, troszkę więcej expa od nas, tak mi się wydaje. My mamy ile? 30, a nie, tyle co my ma tak naprawdę.
Także no, tutaj właśnie w tych granicach się tutaj obracają ci wojownicy. Ja w ogóle myślałem, że to wina klasera, bo tego klasera też jakoś bardzo nie cisnąłem. Jak mogliście słyszeć, zegarek właśnie wybiła północ, no i ta topka tak wygląda, jak wygląda, więc tutaj już wam nie będę pokazywał. Bo mówię, no już tutaj się nic nie zmieni, bo jest już północ. Natomiast tak, no co tutaj więcej, jeżeli chodzi o gildię, no to jest nasza gildia Exiles, którą właśnie założyłem tutaj z chłopakami, tak naprawdę ludzi i generalnie tutaj całą gildię można powiedzieć, że ogarniali tutaj oficerowie, więc pierwszy raz nie robiłem tego w 100% ja i tylko ja, tylko tak naprawdę inni, ja tam troszkę przyłożyłem swojej pracy, ale też mogę śmiało powiedzieć, że niewiele, także tutaj dziękuję chłopakom, że ogarnęli, więc no, ta gildia ma być z założenia eko, ale tutaj widzę, że jest kilka osób, fajnie ciśnie, więc zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie, jeszcze nie wiadomo. Dobra, no i co dalej tak naprawdę? Klaserek, tak jak mówię, no 43%, ten klaser tam trochę żeśmy ich gobili, potem robiliśmy awkę, potem znowu klaser tak na zmianę, no generalnie znowu, tak jak i było na S38, tak jest też na tym serwerze. Nie jestem zadowolony z tego pierwszego dnia. Zobaczymy, jak to pójdzie nam dalej. Mam nadzieję, że lepiej po prostu niż tutaj w ten pierwszy dzień. No Actimel, jeżeli chodzi o wojowników, tutaj rozwalił totalnie. No a mówię, reszta wojowników ma tak właśnie 26-27, my powinniśmy mieć ten 27, myślę, bez większych problemów, no ale niestety się to nie udało. Dostaliśmy tutaj jakiegoś golda, pewnie ktoś nas atakował, to możemy dać w siłkę. Dobra, dalej, co tutaj, jak to wygląda? No twierdza mamy na poziomie drugim, salkę mamy drugą, ale niestety nie mamy golda, aby ją dalej rozwijać, więc na tego golda musimy poczekać. Ja jak nagram ten odcinek, to sobie jeszcze zrobię może jeden atak na ręce do klasera i po prostu zrobię karczmę, aby tego warte, aby tego golda sobie tutaj właśnie pozyskać jutro rano i dalej pocisnąć, zobaczymy jak to się rozwinie. Jest dosyć późno, więc ja mogę być też trochę zmulony, także to was tam w razie czego przepraszam. No i dobra, no mówię, ten drugi pakiecik sobie zakupiliśmy, tą twierdzę mamy na tym poziomie, bo na razie nie ma golda, tutaj jakiś bon, ale to nieistotne, więc tak ona wygląda. Co tutaj wam mogę powiedzieć? O, jest premia za codzienne logowanie, zobaczcie, ja w ogóle o tym zapomniałem. Tu dostaliśmy 10 klepsydr, a tutaj mamy golda i to dosyć sporo golda, więc w sumie to wsadźmy sobie tego golda w siłę, zobaczymy, może to coś tam nam pomoże. To i tak nie jest na ten moment istotne, a robimy wszystko, aby tego kremlina pocisnąć, aby, tak jak już wspominałem, jutro mieć ten 27 level i z niego startować. Troszkę później niż reszta, ale myślę, że i tak można to zaliczyć, no bo jednak awkę zaczniemy z tym 27 poziomem. Dobra, no tutaj generalnie wszystko miałem porobione, zaraz przejdę do walk, ale to za chwileczkę. Gildię, no to już pokazywałem. Jak tutaj ulepszenia tej gildii? No mamy prawie 67% trenera i prawie 58% skarbca, więc też myślę, że jest całkiem spoko. Pocztę mam cały czas zaspamowaną, więc nawet nie zaglądam. Dobra, no i teraz zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Te walki może, no to niestety muszę zajrzeć w pocztę, ale tak, mam troszeczkę walk zapisanych, tak naprawdę tego wodnego glomfa możemy sobie usunąć, ponieważ on padł dosyć szybko. Tutaj mamy walkę z Banshee. No tutaj na 20 poziomie, to jest mag, dosyć ciężki, no ale tutaj widzimy ładny krytyk i go żeśmy sobie pokonali, dostaliśmy też w ogóle epiki, sporo nam epików poleciało z tych lochów, chyba ze 3 albo ze 4, ale już żeśmy wszystkie posprzedawali, bo chciałem właśnie sobie pozmieniać troszkę te itemy, no ale niestety i tak mi to nic nie dało. Więc tak, okej, poczekajcie, co tutaj jeszcze? Banshee wam pokazałem, ten Yeti to chyba dosyć szybko padł, więc tutaj raczej bez większych problemów, chociaż nie, no to jest wojownik i on ma 317 siły, więc może nie tak szybko wcale, bo my tu mieliśmy 20 level, aczkolwiek z tego co widzę, to ta walka będzie dosyć długo trwała. No zobaczmy, 8000 nam zostało, więc raczej tutaj bez większych problemów. Dobra, z czym my mieliśmy w ogóle dzisiaj problemy? Ze szkieletem wojownikiem na pewno, który był w pierwszym lochu, ale on niestety nam się nie zapisał, bo tam kliknąłem dosłownie 3 razy Enter i padł i tak zapisu nie było na poczcie, więc tego wam niestety nie pokażę. Ze szkieletem też dosyć się męczyliśmy, już tutaj widzicie na 24 poziomie. No ale siły mamy dosyć dużo w porównaniu do niego, natomiast jeżeli chodzi o HP, no to też bardzo zbliżona wartość, także myślę, że tutaj też bez jakby większych problemów, jeżeli o to chodzi.
z nim tutaj właśnie ta walka. No obejrzmy już ją sobie, żeby nie było. No i co, no jeżeli chodzi w ogóle o filmy, to dzisiaj wleciał film z Berserka, jak tam się przebierałem, kompletowałem cały secik epicki, tam runy i tak dalej, więc możecie sobie obejrzeć, kto jeszcze nie widział. No i tutaj pokonaliśmy go bardzo ładnie, jakiś hełm nam poleciał, ale to nieistotne, możemy to odznaczyć, no i mamy tego szamana Udu. Natomiast W40 myślę, że codziennie takie po północy, ten film nie wiem o której wleci, myślę, że koło pierwszej, może nawet później, no tutaj ładny krytyk nam siadł, więc jakby takie filmy teraz przez przynajmniej 3 dni będę się pokazywać z tego W40, także mam nadzieję, że to wam się będzie podobało. W ogóle zobaczcie, tutaj minus 97 HP, więc jakby no bardzo mało brakło, żeby on nas zabił tak naprawdę, no i tutaj dosyć fajna czapeczka nam poleciała. Dobra, no i co, może jeszcze na koniec tego odcinka klikniemy sobie tego gremlina. Z tego co wiem, to Zoltan go przeklikał, poczekajcie, gdzie jest tutaj Zoltan? Zoltan wbił dosyć niski poziom, też jest wojownikiem, wbił 24, teraz już ma 25, ale to chyba wbił na koniec, w sensie już teraz, w nowym dniu po prostu. Natomiast on pokonał właśnie tego gremlina, a te staty ma bardzo zbliżone do nas, więc może tutaj tak z 20 grzybków sobie poświęcimy na tego gremlina. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No tutaj niestety 28 tysięcy, 23 tysiące. No tutaj prawie nic mu nie zabraliśmy. No tu generalnie on nie może tych uników zbyt dużo robić, a my musimy tutaj tymi blokami troszeczkę poszarżować. No ale nie wygląda to, jakby miało paść. Takie sobie, no mówię, sportowe 20 grzybów, a nóż się uda na odcinku, byłoby super. No a jeżeli nie, no to trudno, to ustawiamy sobie wartę. Jeszcze tak jak mówię, zrobię jeden ataczek tutaj do klasera i będziemy po prostu lecieć. W sensie ja będę leciał spać i jutro sobie coś tam pokminimy jeszcze. Aby tego kremlina właśnie przedawką pokonać, na pewno tam EQ pozmieniam, no bo tak jak mówię, to EQ mam dosyć słabe, na pewno może być już lepsze, także no zobaczymy, no zobaczcie, no tutaj nie zapowiada się w ogóle, żeby on miał paść, nie wiem ile tam miałem grzybów, no dobra, do 2580 sobie pociśniemy, bo tak jak mówię, no nie chcę tutaj bardzo szarżować, jeżeli chodzi o te grzybki, no ale szkoda mi, szkoda, że nie wbiliśmy tego 70 levela, w sensie 27. No to naprawdę było mi przykro troszeczkę, no ale mówię, no te pierwsze dni ja strasznie gram, tak zauważyłem, że gram bezmyślnie i przez co na tym tracę, ponieważ dużo grzybów wywalam, a nic pożytecznego z tego jakby nie ma, także to jest jakby mój taki... moja wada po prostu, jeżeli chodzi o pierwsze dni, natomiast drugi się mobilizuje i w drugim mi zazwyczaj idzie o wiele lepiej, no ale to już zobaczymy jutro. No dobra, ostatni grzybek, już przeleci ta walka do końca, no i tak, no i to by było na tyle, tak jak wspominałem na początku, dajcie mi znać, no tu sporo bloków, dajcie mi znać, jak tutaj, jeżeli chodzi o jakość tego nagrania, jak jeżeli chodzi o muzyczkę, o te dźwięki z gry i tak dalej, no tutaj jak widzimy znowu go nie pokonamy, po prostu mi dajcie znać. Mam nadzieję, że jest wszystko ok, bo naprawdę takie coś bez montażu mi się bardzo wygodnie nagrywa, że mogę tak naprawdę nagrać i od razu wrzucić. Dajcie znać, jak nowy mikrofonik, bo tam jakieś filtry w OBS-ie narzuciłem, coś tam pokombinowałem, więc no mam nadzieję, że to wszystko jako tako śmiga po prostu. No i co? No i wydaje mi się, że to było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, zostawcie subskrypcję, wbijajcie na Discorda dla widzów i widzimy się jutro pewnie o podobnej godzinie, bo także postaram się taki daily dla was nagrać z podsumowania całego dnia. Dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.